Siemano, jestem Damianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na 40 łapeczek w komentarzu pokażę wam się kodzik na doładowanie na case dropa. Tutaj klikacie sobie skorzystać z darmowych kodów i wpisujecie sobie kodzik, który będzie właśnie w komentarzu. No i zachęcam was jeszcze do doładowania z kodzikiem Lamianek, macie wtedy dużo giveaway, na przykład takie kodziki właśnie są dzięki waszym doładowaniom. A dzisiaj na case dropie mamy 513 zł, zjedziemy sobie do strefy premium i zobaczymy sobie, co ciekawego nam dropnie. Na przykład chciałbym tą połóweczkę 50 na 50 za 60 zł sobie otworzyć. No i na sam start 300 zł wydajemy sobie na tą skrzyneczkę. Zobaczymy sobie, ile nam z tego poleci. Czy tutaj będą... No jedna w passive'ów, jedna. Chyba będzie strata tak ze stówkę może? No stówkę straty mamy niestety, no dobra. To te już nie będziemy otwierać, ale możemy sobie na przykład pootwierać, nie wiem, skrzynię smoka. To możemy sobie otworzyć w sumie razy 5, czemu nie, 234 zł. Mam nadzieję, że jakiś nóż nam na przykład z tej skrzynki poleci. Co to będzie nóż? 2 razy płomień Chantigo, Neon Rider. Chyba na plus, 223 dycha straty, no dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz sobie weźmiemy. Czy to będzie coś dobrego tym razem? Może nie. Czy to jest coś dobrego? Kurde, już myślałem, że tutaj nóż, Point Chantigo. Chyba źle tym razem, 174, trochę gorzej. No dobra, co ja bym tutaj otworzył? Fantazyjną weźmiemy sobie i skrzynię szczęścia. Dobra, 5 fantazyjnej sobie możemy otworzyć, tak samo cenowo wychodzi jak tamta. O, tutaj cały czas was zachęca strona nawet do wpłaty. Też was zachęca oczywiście mój kodzik. 2 razy Dragonfire, kurde, no lipa. 202 zł. W sumie te Dragonfire'y to ładnie poleciało, Factorniu to dały. No kurde, taki Good Night Lorf, jakby z tego poleciał, to by było wyśmienicie. Hyper Best, o, teraz fajnie już. Hyper Best też sztywnie. 281 zł, 282 nawet. Dobra, to sobie zamkniemy. Weźmiemy sobie skrzynię szczęścia i otworzymy sobie 184 zł za 5 otwarć tej skrzyneczki. I mamy nic, totalnie nic nie mamy. 41 zł. 41 zł mamy. Otworzymy sobie bananową teraz na przykład. Co, ile mamy? Odświeża, to jakbym się banan nie odświeżył. 206, to dobra, to dwie bananowe sobie weźmiemy. Zobaczymy, co nam poleci z dwóch bananowych. To będzie coś dobrego? No, nie do końca. Chociaż może Desolate Space, no nie no, Well Worn, czyli nic dobrego. Mamy 131 zł. Wydaje mi się, że worek Mikołaja byłby optymalną skrzynką, w której mogłoby coś polecieć teraz. Jeżeli nie, przejdziemy sobie na tańsze skrzynki. A jeszcze mam do was ciekawostkę. O, player tu? Jakiś dobry stan, faktorium albo coś? No, Well Worn w Star Trek'u. Że jeżeli wejdziecie sobie z pierwszego linka w opisie, czyli mojego ref linku, dostaniecie za darmo złoty 25 i wtedy możecie sobie na przykład zjechać tutaj, trochę niżej, prawie na samą dół strony i mamy skrzyneczkę Silver 1. No i otworzę teraz, zasymuluję, co wam może dropnąć z takiej skrzyneczki za darmo. No ja wiem, że widzą fajnie, lecie, bo czasami dostanę na PW o Lamianek, użyłem twojego kodziku i dropnę sobie właśnie na przykład takiego Famasa Pulsik. No i za darmo mają 6 zł. O, albo tutaj nawet jeszcze to MP7 jest na plus, bo złoty 25 kosztuje skrzyneczka, a 2,06 się dostaje za, takiego, za taką MP7. No i widzowie są wtedy zadowoleni, bo są na plus. O kurde, no i widzicie. Kolejne osoby to jedna dostaje Glocka Młynka, druga dostaje Bloodsporta, a trzecia dostaje Monkey Biznesa. No i widzicie, jak to ładnie leci. No i wtedy są zadowoleni, bo już są, no mają dycha za darmo w skinie, a dycha za darmo w skinie to fajnie dostać, tak? No następna osoba, na przykład no, któraś tam w kolei dostanie sobie taką AWP Phobos, też będzie zadowolona, minimalware za 6 zł. No i ostatni, na przykład 5 osób, które dzisiaj wejdą, to zobaczymy, co im wyleci, tak przykładowo. No i Famasik Pulse i Famasik Styx chyba to był. No czyli, no Famasik Styx, no to jedna na kilka, no powiedzmy na to średnio 5 osób, coś im poleci z tej skrzynki. Więc jak dla mnie bardzo fajna opcja mi się wydaje. No ja bym korzystał osobiście. Wiem, że moja siostra kiedyś też otwarła tą skrzyneczkę i tam chyba Worm Gadzik poleciał, ale nie jestem pewien, do końca bym musiał sprawdzić kiedyś. A tutaj dostałem sobie 59, gdzie wydaliśmy 70, to otworzę sobie jeszcze raz. Zobaczymy sobie, co teraz poleci z tego. Może coś lepszego, a może nie. Pustynny Buntownik AK, bardzo fajny kałaszek. W Battle Scary to nie taki fajny, ale jest plusik. Dobra, to 5. Może czerwone skiny dadzą.
Może czerwone skiny dadzą. Dobra, co poleci Kameleon? Czerwone skiny nie dały. O kurde, dobra, jednak dały. Te trzy dały, ale te dwa Kameleony totalnie zaniżyły wszystko. 255 zł mamy sobie. Po ile było tanio skóry nie sprzedaż? To było 249? Tak, 249, dobra. No ja chciałbym, żeby z tej skrzynki poleciało mi coś takiego totalnie dobrego. Na przykład AWP Hyper Bestia to chyba nie. Chociaż Factor New, dobra, zwraca skrzynkę, czy stać mi na jeszcze jedno? Stać mi na jeszcze jedno. Dobra, Hyper Bestia Factor New zwróciła skrzynkę. To może teraz coś lepszego. No jednak nie, dobra. Emeczka Desert Space 209. Mam plan. Zrobię ją podwójnie razy dwa na fast mode. To zostawimy. Ulepszono. I teraz sobie to jeszcze razy dwa na drugą stronę roll over. I ulepszy? Nie ulepszono. Ja pierdziel. Nie wiem, czemu zawsze jak mam taki kluczowy upgrade pod koniec odcinka, musi przepalić. Stać mi na dwie, chociaż stać mi na dwa mil speki. Więc weźmy sobie te dwa mil speki, otworzymy, damy sobie na raz 10 i będziemy kończyć ten dzisiejszy szybki odcinek. No bo niestety, no, nie mam więcej środków, wszystko przegrałem. No, ja pierdzie, nic z tego nie poleci. Więc ja wam widzę, dziękuję za oglądanie. Jutro kolejny filmik, pamiętajcie. No i do usłyszenia jutro, siemano.